Słuchacie państwo magazynu sportowego w radiu dla ciebie. Za chwilę połączymy się z Joanną Fiodorow, która w konkursie rzutu młotem zajęła siódme miejsce. Ogłosiła też po tych zawodach, że kończy swoją przygodę ze sportem. Za chwileczkę, mam nadzieję, zapytamy ją o powody tej decyzji. Czekam tylko na informację, że mamy już połączenie. Mamy już połączenie. Przy telefonie, przypominam, nasza znakomita lekkoatletka, wicemistrzyni świata Joanna Fiodorow, siódma w konkursie rzutu młotem w Igrzyskach w Tokio. Dzień dobry pani Asiu, kłaniamy się. Witamy serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Rozmawialiśmy przed chwilą o tych rekordowych igrzyskach dla lekkoatletów. 9 medali i chciałem zapytać, proszę powiedzieć, jak pani ocenia ten dorobek? Wiemy, że wy wszyscy się mocno wspieracie, kibicujecie sobie. No takiego wyniku chyba nikt się nie spodziewał. Oczywiście, że bardzo się cieszę z tego powodu, że lekkoatleci biegli tym podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Pokazaliśmy, że jednak to nie jest przypadek, że jesteśmy potęgą zarówno w Europie, jak i na świecie. No chyba największe zaskoczenie tych igrzysk to Dawid Tomala, mój, można powiedzieć, ziomek, z którym miałam okazję nawet już rozmawiać. Zrobił coś niesamowitego. No i cieszę się, że jestem częścią tej rodziny olimpijskiej i częścią tej właśnie lekkoatletycznej rodziny, która naprawdę wypadła wyśmienicie. Tak, Dawid Tomala to faktycznie chyba do dziś nie wie, jak do tego doszło. Zdecydowanie największa sensacja, jeśli o nas chodzi, i największe takie pozytywne emocje, bo medale niespodziewane cieszą najbardziej. Pani Asiu, jeśli o panią chodzi, udało się trafić z formą właśnie w najważniejszą imprezę. Najlepszy wynik w sezonie, który dał ostatecznie siódme miejsce w finale. Udało się już tak na chłodno przeanalizować, ocenić ten start? Tak, dałam z siebie 110%. Cały sezon był kiepski pod względem wynikowym, bo dwa razy zbliżyłam się do 72 metrów. Pozostałe starty były, wręcz bym powiedziała, bardzo złe. No i rzeczywiście przygotowałam tę formę na Igrzyska Olimpijskie, na docelowy start. Wynik w prawie 74 metry. No mówię, na więcej nie było mnie chyba widocznie, no nawet nie chyba, a na pewno nie było mnie stać, bo na treningach też rzucałam takie wyniki, więc byłam pewna, że taki wynik mogę osiągnąć. Walczyłam, starałam się do ostatniej kolejki powalczyć z dziewczynami, dało to siódme miejsce i tak naprawdę to pierwszy mój taki wąski finał Igrzysk Olimpijskich oficjalny, bo w Londynie co prawda po latach zostałam siódmą zawodniczką, ale tam nie miałam prawa wykonania kolejnych trzech rzutów, także no jestem zadowolona. Wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale siódme miejsce na Igrzyskach Olimpijskich to też jest coś. Tak, za co oczywiście dziękujemy i gratulujemy, bo jeśli na tej kluczowej imprezie pojawia się najlepszy wynik w sezonie, czy rekord życiowy, to znaczy, że wszystko poszło po drodze dobrze i trafiliśmy z formą. A ja mam takie pytanie po wicemistrzostwie świata w Doha w 2019 i patrząc z perspektywy, że olimpiada ma być w 2020, a została przesunięta. Jak by pani to oceniła dla siebie? Dla mnie to tak naprawdę był dobry, że tak powiem, myk zrobiony, dlatego że ja przeszłam operację w 2020 roku kolana, ponieważ to kolano zaczęło gdzieś tam się odzywać w trakcie przygotowań w lutym i w marcu i tuż po ogłoszeniu oficjalnej decyzji, że pandemia zastopuje Igrzyska Olimpijskie i one nie odbędą się w 2020. Z dnia na dzień podjęliśmy decyzję, że wykonujemy operację kolana, bo wiedziałam, że nie będę w stanie przygotować się do Igrzysk Olimpijskich w pełni zdrowa, ponieważ to kolano gdzieś ten cały czas dawało się mi we znaki. Wiadomo, lekarze robili co mogli, pomagali mi i w trakcie przygotowań dawałam radę trenować i gdzieś tam z tym bólem, ale robiłam swoje. Natomiast w momencie, kiedy zostały odwołane Igrzyska, no to trzeba było naprawdę na szybko podjąć decyzję. No i to była dobra decyzja, bo nie wiem, czy w 2021 roku kolejny rok kolano by dało sobie radę w przygotowaniach. A propos tych ważnych decyzji, pani Asiu, to po zawodach usłyszeliśmy, że kończy pani zawodową karierę. Proszę powiedzieć nam więcej o powodach tej decyzji, która, no jak usłyszeliśmy, nie była podjęta na gorąco, tylko już wcześniej. Tak, ta decyzja kiełkowała we mnie od ponad roku. Wiedziałam, że nie jestem coraz młodszym zawodnikiem, a coraz starszym i
gdzieś tam po prostu no, przestałam czerpać z tego przyjemność. Najgorsze były ostatnie 6 miesięcy tak naprawdę, bo rzeczywiście ten trening się nie układał tak, jakbym tego chciała. Gdzieś tam popełniliśmy błędy, które, że tak powiem, miały swoje odzwierciedlenie w sezonie całym. No i wiedziałam, że już ja oficjalnie to mówiłam, że gdybym zdobyła medal Igrzysk Olimpijskich, to jeszcze rok, czyli Mistrzostwa Świata w Oregonie, natomiast jeżeli będzie to finał, czy nie dostanę się do finału, bo takie też można było brać taką opcję pod uwagę z tego względu, że patrząc na wyniki na świecie i rzucanie dziewczyn w tym sezonie, no to z moim wynikiem z sezonu 2021 nie miałam nawet szans wejścia do finału. Mhm. Więc to już była taka decyzja przez dłuższy okres przemyślana i po prostu no, nie było tego, co myślę, że każdy sportowiec marzy, czyli medalu. A ja wiem, że kolejne 3 lata to będzie za dużo, żeby dalej trenować, bo jednak to nie tylko kolana, ale inne też problemy zdrowotne się na to wszystko nakładają i po prostu to, że coś przestaje mi sprawiać przyjemność i jeżeli mam iść tak naprawdę za karę na trening i męczyć się tym nadal, no to myślę, że to nie jest, nie ma to sensu. Natomiast ja zawsze sobie kiedyś już jeszcze w przeszłości myśląc o tym, kiedy chciałabym zakończyć karierę, no to właśnie wtedy, kiedy jeszcze jestem gdzieś tam w top 10, w top 12 na świecie, kiedy jeszcze rzucam dobre wyniki i to był ten dzień i po prostu wiedziałam, że po 7 miejscu na Igrzyskach Olimpijskich mogę sobie powiedzieć stop i po prostu przejść na emeryturę sportową. Tak, te medale, o których pani wspomniała, to oczywiście jest bardzo ważne, to jest potwierdzenie tej naszej ciężkiej pracy, ale też no, to też jest ważne, o czym pani mówi, że to wszystko musi gdzieś sprawiać radość. I jeśli to się kończy, to no, to jest też moment, kiedy trzeba podjąć decyzję, co dalej. No my na stadionie widzimy tylko ułamek, czy w telewizji ułamek tej waszej ciężkiej pracy, właściwie taki efekt końcowy. Tak. Tak jest. Jeszcze właśnie chciałem zapytać na koniec, czy są już jakieś plany na przyszłość? Czy jakieś ostatnie zawody? Czy to już na olimpiadzie był ostatni rzut? Nie, z igrzyskami po prostu się pożegnałam na igrzyskach, czyli to były moje ostatnie igrzyska. Natomiast ostatni start zaplanowany mam 5 września na Memoriale Kamińsko-Limockiej i to też gdzieś było po części moje marzenie, żeby właśnie na tej imprezie zakończyć swoją przygodę ze sportem, bo tam zawsze jest atmosfera, tam Kama czuwa nad tymi zawodami. Świętej pamięci Kamila Skolimowska, mistrzyni olimpijska, pierwsza medalistka Igrzysk Olimpijskich w Sydney, także to było gdzieś też po części moje marzenie i to marzenie się po prostu spełni. I 5 września oddam 6 ostatnich rzutów w swojej przygodzie ze sportem. Jest szansa, że przy bardzo mocno wypełnionych trybunach, co też będzie piękną sprawą. Ja pytałem, tak. Pytałem o te na koniec już plany na przyszłość. No, kończy pani karierę, ale tu mamy nadzieję, że no, nie znika pani ze sportu. Czy gdzieś tam już sięga pani dalej swoimi planami? Znaczy powiem tak, w chwili obecnej sięgam planami do 5 września, a później będziemy planować, co będzie dalej, bo uwierzcie państwo, to jest jeszcze teraz, jeszcze jest kilka startów, jeszcze to wszystko się, że tak powiem, cały czas dzieje na gorąco. Wczoraj wrócili nasi medaliści Igrzysk Olimpijskich do Polski, także cały czas coś się dzieje, jeszcze trzeba chwilę potrenować, bo wiadomo, Memoriał jest praktycznie za miesiąc, więc podchodzę do tego na spokojnie. Na pewno muszę dać sobie czas odpocząć tak w 100% od sportu, żeby wyłączyć się, spędzić czas z mamą, z rodziną, a dopiero później, myślę, gdzieś koło października zacznę myśleć o swojej przyszłości, co mogę robić dalej. Wiadomo, że są jakieś plany, ale na razie to jest po prostu, to są plany tak zwane w proszku. Zobaczymy, co z tego będzie. Paniasiu, dziękujemy serdecznie za wiele wspaniałych sportowych przeżyć, za medale tych najważniejszych imprez. No dobrego startu. Trzymamy tak kciuki za występ w Chorzowie i dziękujemy serdecznie za rozmowę dziś. Tak. Ja również bardzo dziękuję, życzę państwu miłego dnia. No i miejmy nadzieję,
nieraz do zobaczenia jeszcze na stadionach, ale myślę, że w innej roli. Tak. Raczej kibica, może mówimy, kiedyś trenera. Zobaczymy. Mówimy do zobaczenia. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego Joanna Fiodorow była gościem magazynu sportowego w Radiu dla Ciebie. A że mamy, Tomek, jeszcze kilka minut, to musimy skomentować bardzo ważną piłkarską informację. Mianowicie wczoraj okazało się, że karierę reprezentacyjną kończy Łukasz Fabiański. Powiedz, czy ciebie zaskoczyła ta decyzja przede wszystkim? No tak, można było się troszeczkę spodziewać tego, tak, patrząc na to, jaką może rolę pełnił w reprezentacji w ostatnich latach, to gdzieś chyba też doszedł, że chce jeszcze te ostatnie, jako bramkarz to może grać jeszcze dobrych parę lat i tak gra tu w Premier League, czy to w Swansea i teraz w następnym klubie, także... Szkoda, że tu nie odegrał większej roli, ale tak trenerzy mieli wybór, tak? Wcześniej był Artur Boruc, później właśnie Wojtek Szczęsny, oni gdzieś byli razem w Arsenalu, gdzieś te drogi się rozeszły i tutaj trenerzy mieli wybór między jednym a drugim. Jeden i drugi dobrze się spisywał, no i zawsze gdzieś Fabian był tym drugim, tak? Ale jak gdzie Wojtek gdzieś uległ kontuzji, to Fabian sprostał zadaniu i to mieliśmy prawda. Świetnych bramkarzy. Także tutaj na pewno szkoda, ale gdzieś to się kończy i tutaj jeszcze raz powtórzę, no będzie chciał się skupić na ostatnio na występach tylko w klubie. Tak, zawsze tak było, że selekcjoner, który przychodził do reprezentacji, mówił: moją jedynką jest albo Wojtek Szczęsny, albo no mamy dwóch świetnych bramkarzy i będziemy między nimi wybierać. Nigdy chyba nie było tak, że dostał taką legitymację: jesteś moją jedynką. Najbardziej doceniany bramkarz, czy w ogóle kadrowicz tych ostatnich lat? Jak na to patrzysz, Tomek? No może tak być, że no zawsze grał w jednej z najlepszych ligi na świecie i ciężko by gdzieś... Oczywiście każdemu bramkarzowi się gdzieś tam błędy zdarzają, tak? To nie ma tak, że wszyscy grają, nieomylni są, ale też się zdarza. Ale jak przyjeżdżał na reprezentację, to zawsze był ten top i tutaj no zawsze się zastanawialiśmy, czy ten, ale też dużo zwolenników ma tutaj Łukasz Fabiański wśród ekspertów, byłych piłkarzy, dziennikarzy, że to on powinien być z tym numerem jeden, ale zawsze gdzieś ten właśnie wybór, trudno powiedzieć, trzeba by było zapytać selekcjonerów, dlaczego tak, a nie inaczej. Czym się tutaj jakby, jakie były powody, co miał Wojtek, a czego nie miał Fabian, tak? Ale to możemy, polska reprezentacja stała zawsze bramkarzami i tak jest do tej pory. Nawet jak odejdzie tutaj, Fabian odchodzi, to też nie mamy się czym martwić. Tak, to jak teraz, kto w jego miejsce wskoczy, może tak? Ha, no, dobre pytanie. Mamy jedynka już jest przyznana, także tutaj, czy teraz szanse Gikiewicza może wzrosną? Dobrze, w poprzedni sezon nie załapał się na Mistrzostwa Europy. Czy tutaj Drągowski? No to jest, czy młode pokolenie? Zobaczymy. 15 lat w kadrze, 5 wielkich turniejów, 56 występów. Łukasz Fabiański mówi pas. My się nisko w pas kłaniamy za te wszystkie występy. Pamiętam, jak przychodził do Legii. Dziękujemy serdecznie i powodzenia już w grze w klubie. Wszystko na dziś w magazynie sportowym. Tomasz Sokołowski, wielkie dobrego dzięki dnia. Dziękuję, dobrego dnia życzę. Arkadiusz Błaszczyk, słyszymy się już w najbliższy piątek, tuż po 9:00. Kłaniam się nisko. Dobrego tygodnia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen.